Witam Państwa w nowym odcinku z Need for Speed Carbon. Jak widzimy, już kasy trochę przybyło. Terytorium też się zrobiło całkiem. I no, miejmy nadzieję, że będzie to jakoś wyglądało, ale zanim przejdziemy do zdobywania jednego z tych terytoriów, zróbmy jeszcze ten wyścig, ponieważ jeszcze nasz nowy pomocnik musi przejść chrzest bojowy. Zobaczymy, co sobie poradzi. Start nie najlepszy. Staliśmy trochę z tyłu. Tu widać tylko mały włos. On tu skorzystał ze skrótu, ja niestety nie miałem jak, ale teraz podążę jego śladami. Tu było bardzo blisko. Lepiej się zderzyć z... konkurentem, niż z autem na drodze. Walczymy bardzo daleko, to mi się nie podoba. Jeszcze się zderzył. Dobra, już tamten nasz kolega prowadzi. Mi dużo nie zostało, ale już mnie kurczę Siren cały czas grupuje. To mi oczywiście niepokoi. Na szczęście nie skręcam tyle szybko, żeby było problemem. Więc ujdzie. Cholera, nie chodzi o to. Ale teraz pojedziemy jego śladami. Wychodzimy dzięki temu na prowadzenie. Teraz wszyscy pojechali tym skrótem. Odrobina ironii. Uwaga, wzrosła to już na przeszło 2 sekund. Jest nadzieja. Ajajajaj, przycisnął. Czas na skrót. Oj kurde, ale go teraz niszczy. Niestety walka o zwycięstwo została w moich rękach. Udało się o włos wygrać. No i mamy spoilery. Więc... czas na dojechanie do terytorialnego miejsca walki. Specjalnie pojadę, żebyście mieli trochę możliwości zobaczyć moje jazdy. Właśnie tutaj. Może nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale myślę, że większość znający Need for Speed o tym wie, ale mapa z Carbona i poprzedniczki tej ja wiedzą z Wanteda zostały wykorzystane jako mapy do Need for Speed World. Ojciec, może być groźnie.
przynajmniej było gra, nie myślę, że zdarzyłem. Moje duże zainteresowanie policyjne. Więc miejmy nadzieję, że nie będę musiał przechodzić kolejnego trzędu pościgu, bo bym tego nie chciał. Dobra, czas na próbę prędkości. Tu się przyda ponownie nasz zwiadowca. A ja dostałem... A nie, tu próbuję do mnie, nie wiem. Nieważne, jedziemy. Tu widać wszyscy mieli najlepszy start, mój pomocnik chyba najlepszy. A ja powinienem, bo on to zawsze nie korzystałem chyba z nitro. Więc przez to mam bardzo słabą prędkość. Widać jednak, że różnica mocy jest dosyć spora. Dzięki temu dość ryzykownemu manewrowi mam niezłą prędkość. Trzecia pozycja. Mam mój teammate prowadzi. Tu było bardzo ciasno. Nie wiedziałem, że cierzę sobie porażę. Oj! To nam trochę nie wyszło. Tu jest walka. Bardzo ostra walka. Teraz pełnym gazem. Dobrze. Ej, tu popełnił błąd, ale ja też. Niestety, lecimy na to. Bardzo słaba prędkość niestety. Nawet mojego mate'a, który przejdzie mi. Już mój teammate jest przede mną. Teraz ciśniemy. Dobrze. On nie jedzie z kluczami, ja nie będę. Zrobię się gliny zaczynając się pojawiać. No ale coś to jest taki region, gdzie na gliny lubią się pojawiać. Teraz będę by nic nie skoczyło. Cholera, nie wygramy tego. Bo zabrakłem dystansu, niestety. Zobacz, nam odjechał lider. Przez to dopiero drugie miejsce. A nawet dla mnie trzecie. No i co? To spróbuję zdać jeszcze poza odcinkiem. A my przechodzimy do obrony terytorium. Pierwszego w tej serii. I to jeszcze w kanionie, o red. Powiem szczerze, że mało co widzę z tej drogi. Więc jeszcze tak na ślepo zdecham. Się obawiam, jak będzie trzeba w kanionie robić drift. Wtedy może być nieprzyjemnie. Ale to będzie chyba w tym odcinku już widoczne. Mamy trochę przewagi, więc jest ok. Aj tak, za szeroko. Aj tak, nie dobrze. Na terytorium nie będzie niczym trudnym.
rok. Przynajmniej. Nie trzeba nie się jakoś bardzo wysiłać. Ale walka myślę, że w innych wyścigach będzie naprawdę zacięta. I ponownie skręcamy dobry czas. A więc terytorium utrzymane do sprintu. Teraz sobie zmienimy z powrotem na naszego poprzednika, bo według mnie przyda się jednak ktoś do rozwałki. Mam tylko nadzieję, że sprzęt pozwoli mi na walkę z czołgą. Star był dobry, ale nie miałem żadnych szans. Chyba będzie większa rywalizacja. Bo jednak jak widać są małe różnice między zawodnikami. Ja jestem drugi, mój teammate jest ostatni. I traci do mnie 3 sekundy. No i niestety, policja zaczęła swój koncert. Ale mi tak szybkowali, ja... Wyrwał się. Neville, bierz go. Może teraz niech podjedzie trochę bliżej, bo jest za daleko. Tam widać, coś się poszerzali. Na szczęście nas to nie odeszło. No jedź! Nie da rady. Wow. Nie wyszło, a nie dostałeś daleko. Wyrwałem go i teraz już go nie ma. Ale zaraz będzie kolejny obieg do zamalowania. Tu nie ma być. Policyjnych, więc nie będziemy ich ścinali. No mety już niedaleko. O, Lapiera aresztowali. Czyli tego, co żeśmy trącali. Właśnie Neville strącał. Okej, okay, wyścig zaliczony. Czas uciekać. Nie będę mi specjalnie szybko uciekał. Pozwolę im na więcej. Specjalnie tam idzie. O właśnie, pięknie. Widać, że tylko jeden się jeszcze za mną trzyma. Nie. Okej,
normalnie. Trzeba pomóc mi. Nie wiem, tu miałem trochę rozpędu, żeby mi podołać. Mamy ich. Musimy szybko tam wrócić, zanim tamten się skampuje. Dobra. Chyba sobie poradzimy. Dobrze, już nie lepiej. Jeszcze kawałek. I... udało się. A nie, stop, stop, stop. Będzie jazda... Będzie pojedynek. Więc musimy wybrać linię mety. Wybierzemy sobie do jakiegoś innego terenu. Zrobimy sobie najdłuższą linię. Od razu wyrwiemy do karku. O, widzę, że tym razem mamy zespół z innej dzielnicy. Oj, zaskoczył mi ten zakręt. To jest jedynie na korzyść rywala, ale przytarłem go. I nie będzie mógł się już wyrwać. To już są najwyższe tereny tamtego, ale nie będziemy jeszcze. To ostatni zakręt. I z przycięciem taksówki wygrywamy Tysiaka. A więc został nam jeszcze ostatni wyścig na drifcie, który już niestety będzie rundą w kanionie. No i to jest właśnie seria, którą w niektórych sytuacjach naprawdę nie lubię. Bo bardzo często lubię się walać, więc jeśli mi nie będzie szło, to nie będziecie musieli. To nie pokażę wam wszystkich wkrótce, tylko dopiero za jakiś czas. Auto w ogóle nie chciało wpaść teraz w poślizg. I to był jego duży problem. Zresztą zobaczcie, jak auto w ogóle nie chce skręcać. No i jeszcze w mur, czyli bez punktu. Trzeba bardzo mocno zwolnić, żeby w ogóle się wyrobić. Wow. Ledwo się dało prowadzić auto z prześlizgu. Są nowe punkty. Znowu za duża szybkość. Serce, ale w kanionie mi ewidentnie driftowanie już nie idzie tak dobrze. Tu chyba za bardzo przyhamowałem. Jest tego efekt. Pomimo dużych problemów, jeszcze wprowadzę. Okej. Będzie trzy tysiaki. Teraz łatwy drifcik. Ale znowu nie zrobiony tak jak należy. No i niestety uderzenie w ścianę. Ale minimalnie wygraliśmy.
Na szczęście, za pierwszym razem. Dzięki czemu ten teren trafia w nasze ręce. Okej, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia już w następnym, gdzie podejmiemy próbę zdobycia kolejnego terenu. Na razie.